Nazywam się Bartosz Jabłonka, mam 15 lat, gram w Miedzi Legnica na pozycji środkowego obrońcy. Jak wygląda twój standardowy dzień, taki jak dzisiaj, od pobudki do po kolacji? 6.15 mam pobudkę, 6.30 udaję się na śniadanie, 6.55 schodzę na dół, o 7 mamy wyjazd na trening. Jaki jest trener Syska? Trener Tomasz Syska jest bardzo profesjonalnym i wymagającym trenerem. Zdarzają się takie momenty, że jest trochę gorzej między nami, co są takie. Nie, no w sumie. Nie, tak nie mam. Nie, tak lepiej nie mówić, nie. No dlaczego tu w tym momencie nie ma jednego kozaka, który chce grać w piłkę nożną? Było 8 ludzi, którzy powinni to spotkanie rozegrać w kategorii C3, w drugiej lidze wojewódzkiej. Tam bylibyście kozakami. O 9.50 udajemy się do szkoły, od 10.10 do 12.40 mamy lekcje, następnie przyjeżdżamy do Bursy na obiad, o godzinie 13.40 wracamy do szkoły na zajęcia lekcyjne i zależy od dnia, we wtorek i w środę mamy jeszcze trening popołudniowy, a poniedziałek, czwartek i piątek mamy tylko jeden dzień. Po treningu wracam, kąpiel, kolacja i nauka. Na ten moment drużyna wybrała mnie jako kapitana drużyny U15. Jako drużyna dogadujemy się bardzo dobrze z trenerami oraz między sobą. Na boisku staramy sobie podpowiadać i jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Walczymy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i nieważne jaki jest wynik, walczymy do końca. Jeśli chodzi o drużynę, to mój najbliższy cel to, żeby utrzymać się w lidze centralnej U15 i powalczyć o najwyższe miejsca. A jako zawodnik chciałbym strzelić około 2-3 bramek, zagrać dobry sezon, no i ogólnie, żebyśmy jako drużyna grali bardzo dobrze. Thank you.
co najbardziej lubisz w treningach? Na pewno jak każdy piłkarz lubię, gdy jest finalizacja na treningu, ale jako obrońca też lubię, gdy są stałe fragmenty gry w obronie i w ataku, gdy budujemy grę od tyłu, gdy możemy skracać, robić pressing. Odkąd tutaj przyszedłem, czuję, że jestem lepszym zawodnikiem.